Nagrodzono osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do promowania miasta. Już po raz ósmy wręczono statuetki Białej Lilii. Tradycyjnie przyznano nagrody w 8 kategoriach. Sportowcem roku została Anna Kotowicz, pływaczka z klubu Mos Ełk, zdobywczyni 3 złotych medali na Mistrzostwach Polski Juniorów w 2013 roku w Oświęcimiu. Nagrodę mecenasa sportu pośmiertnie przyznano Tomaszowi Chrzanowskiemu, zaangażowanemu w działalność i rozwój klubu koszykarskiego Nenufar 5 Ełk. Białą Lilię w dziedzinie Ambasador Ełku otrzymał Klub Przyjaciół Ełku w Chicago. Organizacja od lat wspiera różne inicjatywy. Między innymi przekazała środki finansowe na zakup sprzętu medycznego do resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków dla szpitala miejskiego Promedica. Ełk to dla mnie szczególne miasto, przyznał odbierając nagrodę prezes klubu Jan Bielewicz. Jestem od urodzenia uczeninem i dla mnie Ełk to w ogień poszedł za Ełkiem. I piękne miasto, bardzo ładne miasto. Z każdym dniem wygląda ładnie i po prostu no, jest trochę czasu. Już teraz jestem na odpoczynku, także więc, ale i pracowałem, to już się pomagało. 11 lat już ten klub prowadzę. No jest bardzo miło, no po prostu. Miło jest, jak można coś komuś pomóc. Niepubliczny zakład domowej opieki paliatywnej i długoterminowej Niebieski Parasol Małgorzaty Chmielewskiej został laureatem nagrody specjalnej. Placówka zajmuje się m.in. udzieleniem świadczeń zdrowotnych, opieką paliatywną i hospicyjną. Biała Lilia w kategorii artystycznej powędrowała do Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Orkiestra swoją muzyką dopełnia ważne uroczystości i wydarzenia na terenie Ełku. Dla nas nagroda to sukces, mówi kapelmistrz Grzegorz Karpowicz. Jest to pewien sukces tego typu, że no, orkiestra zostaje zauważona w Ełku, w mieście Ełk. Bierzemy udział praktycznie we wszystkich świętach państwowych, no, gdzie to widać. Bierzemy udział w koncertach charytatywnych, bierzemy udział no, we wszelkiego rodzaju jakby spotkaniach muzycznych, które odbywają się w Ełku. Oczywiście no, te, które są na większą skalę, tak, które pozwalają na to, żeby 30-paroosobowy zespół no, mógł zagrać w komfortowych warunkach. Często zdarza się też, że no, nie są to komfortowe warunki, ale gramy. Moi muzycy, co prawda w większości to nie są muzycy zawodowi. Także są to ludzie z pasją, którzy mogą tą pasję realizować w tej orkiestrze właśnie. Nie? Ta pasja to muzyka. Aż 2 nagrody przyznano w kategorii postawa godna naśladowania. Pierwsza trafiła do Ełckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, organizacji, która od lat dba o pamięć historyczną i popularyzację najważniejszych wartości narodowych. Drugą laureatką w tej kategorii została Joanna Lisowska, lekarka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, od lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju służby zdrowia w Ełku. Ełckie Centrum Kultury za całokształt działalności otrzymało wyróżnienie w kategorii mecenas kultury. Natomiast Nagroda Przedsiębiorcy Roku 2013 powędrowała do firmy Prodeco Ełk. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów metalowych i produkcji urządzeń mechanicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Nagrodę pozakonkursową otrzymał Grzegorz Statkiewicz, który 5 grudnia uratował topiącego się w Ełckim jeziorze 11-latka. Mężczyzna wszedł do jeziora, wyciągnął chłopca na brzeg i przekazał pod opiekę 2 kobietom. Sam w mokrych ubraniach wsiadł na rower i odjechał. Po prostu pomogłem potrzebującemu chłopcu, skromnie przyznał Statkiewicz. Bez zastanowienia, bez niczego zrobiłem to, co powinien każdy zrobić, ale coraz mniej ludzi tak się zachowuje i robi. I tak postarałem chłopaka uratować, wyciągnąłem go na brzeg i przekazałem tym kobietom go, żeby dali go dalej do szpitala, go sprawdzili, jak długo był w tej wodzie, czy nie wyziemnięty, czy w ogóle. I ja sam wsiadłem na rower, pojechałem sobie dalej. Gdyby się taka sytuacja powtórzyła, to zareagowałby pan tak samo? Oczywiście. Bez zastanowienia i temperatury. Także nie ma to problemu. Czy to by była woda, czy ogień, czy wszystko. W tym roku wszyscy nominowani zasłużyli się dla Ełku, dlatego kapituła nie miała prostego zadania, przyznaje Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Członkowie kapituły mieli nie lada trudne zadanie, by właśnie spośród tych wyjątkowych osób nagrodzić i przyznać główną nagrodę jednej osobie. Stąd zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, ale cieszymy się, że możemy również przyznać wyróżnienia, pokazać wszystkich tych, którzy zostali nominowani i w drobny sposób wynagrodzić ich postawę, zaangażowanie w rozwój naszego miasta, ponieważ Nagroda Białej Lilii jest to nagroda ludzi wyjątkowych dla naszego miasta. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Ełckim Centrum Kultury.